Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Moc słowa. Moc słowa. Mówione i pisane mają, gdy w duchu ożywają, obrazem się stają, który wibracje ludziom kolorem i kształtem dają. Uczucie soczewką, główną procesu w odbiorze. Bez uczucia jesteś tylko ziemskim telewizorem. Czujność przez uczucia duch utrzymuje. Stąd miłość duchowa płynie. Serce bramą się staje i uczucia w słowach ożywione duch ludzki do góry podaje. W ten sposób szybko odpowiedź otrzyma. Będąc czujnym, miłość duchową zdobywa. Kolory przed jego duchowym wzrokiem falują. Widzisz tyle, na ile duch żyje. Księżyc dziś w nocy świeci mi w oczy i prawdę o miłości z serca mi toczy. Słońce dzień cały jaśnieje na niebie. Pamiętam, Panie, że jestem częścią Ciebie. Na ziemi przejawiam się przez ciało gęsto materialne. Kto odkryje moją tajemnicę, tego Bożym promieniem uleczę. I uzdrowiony stanie się nowym człowiekiem. Stanie w gęstej materii w świetle i w służbie Panu odda się cały, by w ten sposób podawać, być i przyjmować świadomie ciepło, co się miłością duchową zowie, która będąc w ruchu ciągle wrząc i kipiąc, jak krew szkarłatna, jest prawdziwym życiem, krzyżem wirującym cały czas, obdarującym obficie, daje nowe życie. Napój, pokarm dla ducha ludzkiego, to słowo od Pana wam dane, ożywione w człowieku staje się życiem, a żywe słowo dziś chodzi po ziemskim świecie. Czy serce ci zadrga, gdy słowo na swojej drodze zobaczysz i poczujesz duchem? Czy bez odczuwania jedyną szansę stracisz raz na całe swoje życie? Siedzą na ziemi ludzkie duchy, wielu krzyżem prawdy naznaczonych i są martwi duchowo. Brak w nich życia. Zapomnieli, że krew ma promieniowanie od ducha, a od gęstej materii nie. Martwi czytają słowo w ziemski sposób, lecz bez ożywiania słowa przez przeżywanie, czyli duchowo. Zabijają rozumem obrazy ze słowa się rozwijające. Odczucia rejestrowane pomijają świadomie. Języki fałszywe syczą wokół nich, a potem w nich samych, w takich duchach słychać syk rozumu od Lucyfera im dany. Bez widzenia duchy tego są, bo brak chcenia. Są leniwymi sługami w więzieniu swojego rozumu. Za ciemnymi kratami siedzą i w martwą wiarę, martwym rozumem, już martwi duchowo wierzą. Taki jest koniec sług Lucyfera, których teraz jasny promień światła na ziemi oświetla, ukazując prawdziwe ich martwe bycie. I czy jesteście w Austrii, w Czechach, czy w Niemczech, lub w innym miejscu na ziemi, pod ziemską otoczką, bez możliwości schowania się, a z czasu wam danego na ziemi, przez was zmarnowanego, już się rozliczycie. Sąd wam patrzy prosto w oczy. Sąd ostateczny na ziemi dla człowieka. Kto pod parasolem miłości duchowej jeszcze schować się zdąży? Tylko ten, kto w jego kierunku świadomy swoich uczuć podąży. Mapa to słowo, serce wskaże kierunek, reszta to uczucia, które są bez dania zmylenia nikomu obranego w stronę Pana właściwego kierunku. A na tej drodze, w Gospodzie, uczta każdego poważnie poszukującego czeka. Uczta miłości dla ducha chcącego swego przebudzenia. Wiele darów na Ciebie czeka. Klucz masz w słowie, reszta w Tobie. I pomocna moja ziemska ręka. Już bez spania. Otwórz oczy i idź ku światu. Przed Tobą widoczna, wyraźna droga. Drży ziemia cała. Zwiastuny natura zniszczenia pokazuje. Tysiące ludzi już odchodzą.
wkrótce miliony. Bądź czujny, abyś się uratował jeszcze z tej ziemi świadomy.